no need to fight tonight, tonight. Hej, hej kochani, z tej strony Korcia i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w The Sims 2. Tak, witam was w pierwszym odcinku z The Sims 2, serii, o której już tam wspominałam gdzieś tam na live'ie, bo ostatnio też byliśmy live'a z The Sims 2 i mówiłam, że odzyskałam swoją grę, także mam już dwójeczkę swoją i tak jakoś się w nią zagrałam, że postanowiłam wam też ponagrywać parę odcineczków z tej właśnie serii gry. No, i zobaczymy. Jak wam się spodoba, będziecie chcieli, to będziemy dodawać ją regularnie. Jeżeli tak będziecie oglądać, ale po prostu tylko co nieraz zajrzycie, to po prostu ja też będę co nieraz wrzucała te odcinki z aktualizacją, co się dzieje u naszej tutaj bohaterki serii. Także tak, jak wiecie, czy nie wiecie, albo ja na przykład w The Sims 2 przegrałam najdłużej we wszystkich części, w które grałam we wszystkie, to The Sims 2 jednak najbardziej ujęło moje serce i w nie najdłużej grałam. The Sims 1 tak mnie nie ujęło jak The Sims 2, także The Sims 2 to po prostu po The Sims 2 się zakochałam w ogólnie w Simsach, także tak to wyglądało. I doszłam do wniosku, że już wieki nie grałam, także teraz czas się oderwać od tych czwórki, od tych nowości, przejść do czegoś, co było, takiego sentymentalnej serii. Będziemy sobie przypominać, co tu było w dwójeczce fajnego, czego nam brakuje, a czego właśnie nie ma, jeszcze wtedy nie było. I jakie dużo trudniej się grało niż teraz na przykład, no. A więc tak, przejdźmy do tego, w ogóle co to za seria. Nie wiem, czy jako rozdzielczość i w ogóle czy ten jakość filmiku będzie dobra, bo ogólnie ja mam dużo większą rozdzielczość monitora, a jak nagrywam w rozdzielczości monitora, to są czarne paski po bokach i muszę nagrywać w rozdzielczości, tak jak na YouTube'a się przesyła, więc u mnie ogólnie to wygląda niezbyt fajnie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na filmie. Mam nadzieję, że u was jak się oglądając będzie to lepiej wyglądało niż jak ja to widzę, jak gram. Ogólnie, no to tak, nie wiem jak wy, ale ja w The Sims 2 miałam taką sobie rozgrywkę, do której wracałam i wracałam cały czas. Często zaczynałam od tego samego momentu, jeżeli już mi się znudziła jakaś rodzinka, potem znowu po jakimś czasie z powrotem wracałam do tego co kiedyś i tak dalej, i tak dalej. I taką właśnie rozgrywką był ten domek, znaczy ten domek był rozgrywką. W tym domku działa się ta rozgrywka przeważnie, od tego domku tak jakby zaczynałam. Domek, który znajduje się w Miłowie. Jak gracie w The Sims 2 albo graliście, to wiecie na pewno, gdzie ten domek leży. Taki położony z dala od wszystkich innych domków, od wszystkich innych parceli. Samotny domek, jakby takim lesie czy coś. I tutaj właśnie wprowadziłam naszą bohaterkę. Co do naszej bohaterki, nazywa się Katniss Lee. Proszę bardzo, rudowłosa dziewczyna, bardzo piękna, ze swoim Aresem Lee, czyli jej towarzyszem. Aczkolwiek, co się stało, że nie mieszkają tak, a nie inaczej i jakaś tutaj historyjka. Więc historyjka wygląda tak, że tragicznie, bo tragedia się stała. Będzie taka, że Katniss mieszkała wcześniej ze swoją rodziną w Weronie. I właśnie tam się stała tragedia, ponieważ dom, jej rodzinny dom spłonął, wybuchł pożar. No i niestety Katniss nie tylko straciła rzeczy materialne, czyli że dom i tak dalej, ale też rodzinę najbliższych, została sama ze swoim Aresem i doszła do wniosku, że nie chce mieszkać w tym mieście, gdzie przechodzą po ulicy wszyscy, gdzie się oglądają za nią i tylko słyszy, jak jej współczują, jak im jest przykro i tak dalej. Katniss chciała się po prostu tego odciąć i wyprowadziła się do nowego miasta, żeby wszystko od nowa, gdzie nikt nic o niej nie wie, żeby po prostu zacząć tak jakby od zera. No i tak, Katniss poszła do oczywiście, wiecie, no miała tam parę groszy, parę zaskórniaków, parę oszczędności, zbytnio ubezpieczoni, oni też nie byli, więc no dużo pieniędzy jakoś tam specjalnie nie dostała, więc poszła po prostu do, wiecie, do prezydenta, czy tam do burmistrza Miłowa i poprosiła o jakieś lokum takie jakby socjalne. No i burmistrz wtedy powiedział jej, że mają taki domek, tylko że on jest z dala od wszystkich sklepów, z dala od ludzi, taki naprawdę na skraju, tak jakby no troszeczkę lasu, który jest opuszczony, nie mają co z nim zrobić. Jak ona chce, to może w nim zamieszkać, ale warunków tutaj zbyt dobrych nie ma. No i Katniss to co musiała wziąć, bo co miała innego zrobić? Nie stać ją było na nic lepszego. Więc sobie wzięła ten właśnie domek.
Domek wygląda tak, jest malutki i ma wychodek, nie ma łazienki, tylko ma wychodek. Tu jest wanna, bo ja już grałam z nią, bo 3 razy nagrywałam, no 3 raz nagrywam ten odcinek, więc rozumiecie. Tutaj jest, postawiłam wannę, że w Aresa w niej kąpiemy taką, jak widzicie, po przejściach. Wiem, że dużo gadania, ale to pierwszy odcinek, trzeba was wprowadzić w klimat. I tak, tutaj właśnie jest toaleta i prysznic, takie drewniane. No i tak wygląda jej cały dom. Tak, tyle. I to tyle by było z tego pokazywania. Tutaj ma jakieś komody z ubraniami, tu ma łóżko, tu kominek, żeby w zimę palić. No i tutaj taką kuchnię, jadalnię. Tak się prezentuje. Ares mieszka oczywiście na dworzu, bo w domu trochę mało miejsca dla niego. Także mamy tutaj budę, tam jakiś but stary do gryzienia i miskę z jedzeniem. Pomyślałam, że Katniss będzie zajmowała się też ogródkiem, żeby miała swoje rzeczy. I tak zasieliśmy sobie troszeczkę pomidorków. I tak, pracy jeszcze nie ma, bo właśnie chciałam, żeby w drugim odcinku podjąć jej pracę, jak już wy będziecie mogli się wypowiedzieć i wy będziecie mogli mi doradzić, do jakiej kariery ją wrzucić. Bym chciała ją wrzucić do takiej jakiejś kariery, nie takiej, że zaraz od razu po 2-3 awansach będzie dużo zarabiała. Chciałabym, żeby właśnie takiegoś powoli to wszystko się toczyło. Myślałam o może o Bebop, bo wiecie, ona tam pracuje w sklepie, albo może o gastronomii, coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Więc doradźcie mi. No i co? I będziemy sobie pogrywać... O, podnieś śmietnik. Będziemy sobie pogrywać taką naszą Katniss. Zobaczymy, jak jej życie się potoczy. Czy uda jej się odnaleźć w tym mieście? Czy znajdzie jakiś przyjaciół? Czy znajdzie może swoją miłość? No zobaczymy, zobaczymy. Poszukaj pracy, zobacz, co tam masz. Sportowiec to może nie. O, Bebop. O, właśnie to bym chciała. Bo ona będzie... O, pomocnicę golfistę w karierze Bebop. Potem jest chyba jakieś tam w sklepie i tak dalej, i tak dalej. W muzyce to chyba nie. Także nie wiem, właśnie musicie mi doradzić, jaką karierę wybrać dla niej. Weź skorzystaj i wyczyś od razu, i wyczyś i też odetkaj. Wiem, że to właśnie tak już wygląda, jakbym grała. Pograłam już, ona tu trochę się pouczyła rzeczy, więc tak to wygląda. Trzeci raz nagrywam. Mam nadzieję, że tutaj już będzie wszystko ok. Z tym. Okej, dobra. No i co? Ty tam robisz coś tam, Ares, jesteś już, coś ci potrzeba, czy nie? Jesz, i higieny ci brakuje, znowu to cię, a cię przed chwilą kąpałam, no to tak, no, niedawno kąpaliśmy go. Czekajcie. No dobra, to jak sama się wykąpiesz, to wykąpiesz Aresa. Postawiłam jej taką właśnie wannę z tego, z modów, ona chyba jest taka, w sumie widać, że niezbyt zadana. Tutaj z ziemi jest tenta, czyli... Woda z nieba nie leci. Dobra, i co, odetkałaś? Odetkał się ten kibelek, czy się nie odetkał? O, odetkał się, no to dobra. No dawaj, Ares, idziemy się myć. Tak, mamy te spryskiwacze. Zaraz zresztą pójdziemy do ogrodu, troszeczkę ogarniemy ten ogród nasz. O, grzeczny piesek. Czekaj, a pochwal za grzeczne zachowanie w wannie. Pochwal go. Dobry piesek. Pogłasz go, tak, dobra. Dobra, te chwasty nam cały czas rosną. Nie wiem, czy on tutaj przypadkiem nie sika, może i dlatego te chwasty rosną. Oj lalaj. Opryskaj wszystkie, szybko. A, jeszcze krzewy przycinasz. Dobra, już tak się nie wczuwaj, idź do kwiatów. Bo nam umarł pomidor. Kurde, pielęgnuj wszystkie. Nie, on cicho trochę żyje jeszcze, ale może nam się odmłodzi. A tego, czemu... Co? Już nic? Kompost. No dobra, no to do kompostu go. Dobra. Wiesz co, zasiej. Na razie jeszcze tylko pomidory możesz. No dobra, zasiej nowego pomidora, niech jest. Trudno. A co idziesz robić? Jesteś głodna. Może byś podała drugie śniadanie, albo nie. Wiesz co, zjedz drugie śniadanie, zjedz kanapkę z szynką. Czekajcie, bo... O tak miało być. Jeżeli chodzi o znajomych, jakich ona ma tu znajomych? W sumie za bardzo nie ma. Poznaliśmy czarownika, jak byliśmy w parku z nią. Także czarownika. Tak, wiem, ten blat jest tak jakby troszeczkę za krótki i ona tak oje w powietrzu, no ale trudno. Przymknijmy na to oko, moi drodzy. Posprzątaj, już nie walizuj do czysta. O Jezus, nie najadłaś. Oni tutaj się słabo najadają, tak zauważyłam. Czekaj, mamy jakieś resztki? Nie mamy. No dobra, podaj obiad, to podaj te spaghetti, to będziesz miała na 2 dni, czy tam 3. O, zrobiłaś punkt umiejętności kulinarnych. No widzisz, jaka jesteś super.
A co chciałam jeszcze wam powiedzieć? Jeżeli o The Sims 2 chodzi, no to wiecie, no teraz The Sims 2 z perspektywy czasu, tak jak ja teraz na przykład gram, gramy i w trójkę, i w czwórkę, to trochę tak ciężko grać. Kto to idzie taki w jakimś płaszczu? Z perspektywy czasu, więc chciałabym używać dwóch kodów, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Jeden kod taki, który się dużo dzięki niemu można, ale ja bym go używała tylko do takiego celu, że jak go się wpisze, to można wtedy kontrolować tak jakby potrzeby, że można je pomniejszać, powiększać. I ja chciałam właśnie do tego użyć tego kodu, żeby w razie, wiecie, czasem mnie wkurza to tutaj w The Sims 2, że na przykład ona wstanie mi o drugiej w nocy albo w trzeciej i już jest wyspana, albo coś się obudzi, albo jak śpią w małżeństwie, to jeden wstaje, a drugi też wstaje wyspany bardzo wcześnie. Także chciałam właśnie tego uniknąć i po prostu na przykład jak będą mi za wcześnie wstawali czy coś, to ja po prostu będę ich tam, tą energię im maleć im energię, żeby właśnie poszli spać dalej. Takie troszeczkę może naprawdę niezbyt, ale no, bo to takie troszeczkę bez sensu jest, jeżeli oni mi o drugiej wstają, potem cały dzień i spać i tak, wiecie o co mi chodzi w każdym bądź razie. Albo jak wstają do małych dzieci, do dzieci w sensie płaczących, też wstaną i potem nie mogą iść spać i tak wiecie. To jest troszeczkę uciążliwe. Także do takich rzeczy będę sobie używała tego kodu. I jeszcze jednego kodu, który pozwala nam na kodu na czas, o tak. Bo jak wiecie, w The Sims 2, jak wychodzimy gdzieś na parcelę publiczną, to ten czas tak jakby nie leci. I przychodzimy, to jest ta sama godzina, o której wyszliśmy. To też trochę takie mało realne. Ale jest kod oczywiście na to, żeby ten czas sobie przewinąć. Więc ja tak będę robić tym kodem i będę przewijała sobie czas. Także tak, tyle z moich wywodów, jeżeli chodzi o kody. Właśnie on tutaj sika, dlatego my tutaj mamy ten. Dlatego tu mamy chwasty. Także tak, jeżeli chodzi o takie ułatwienie sobie do rozgrywki. Katniss, jak zauważyliście, nie jest ubrana w żaden strój z modów. Po prostu ja ją ubrałam z gry, bo z modów, to nic mi do niej nie pasowało. A ja mam taki wymyślony styl, w którym chciałabym, żeby Katniss nasza chodziła ubrana i tak dalej. Także ja już mam na nią plan, pomysł, jak ma być ubrana i tak dalej. Nie graj z nim, bo on musi zjeść. Także powiem wam szczerze, że tak, no. O, patrzcie, poumierały nam. No i jak nam poumierały? Przecież ja je podlałam, no bez przesady. No i kupa. Pielęgnuj. Tylko jeden pomidor nam przetrwał. No macie cię jeszcze. No to jak ja mam... O Jezu, użyźnij, torba nawozu. Słabo. Słaba sprawa, powiem wam, poumierały nam nasze pomidorki. Chciałam jeszcze jej kupić ten. O nie, karaluchy mamy też? O Boże Święty. Tyle tragedii na początku. Tutaj też, wypiel chwasty, przystrzyż. Och, Matko Święta, masz babo roboty troszkę. Jak tam, zjadłeś? Zjadłeś, to już sobie sam poradzisz. No i co, jak te nasze pomidory? Na razie zdrowe. Ta jest chorobliwa, no to weź, podlej. A woda, o co chodzi z wodą? To też podleć? O! Noż, Matko, no i żeś przemoczyła ją. Go, bo to pomidor. Ucz się, możesz się uczyć ogrodnictwa? Nie możesz się uczyć, no patrzcie, wybiło. Och, za dużo. Nie wiem, trudna sprawa to ogrodnictwo tutaj w The Sims 2. Zauważyłam. Kurde. No i poszła po te kalaluchy. Zostaw te kalaluchy. Oddaj na makulaturę. I wiesz co? Idź skorzystaj i weź prysznic. O, Bartosz do mnie dzwoni. O, teraz... Jezu. Kąpiesz. Może byś coś zjadła. To podaj drugie śniadanie. Może podaj tosty z serem, byś zjadła tostów z serem. Ojoj, przycięło się coś. Ogólnie to ten. To właśnie jak zostało jej trochę pieniędzy, to ja wzięłam. Kupiłam jej troszkę stroi. Także ma parę ubrań, żeby się przebrać na początku. Śnieg padał. Wow. No tak, bo ja całe lato jesień z nią przegrałam. Już teraz zima się robi. No to, że nie powojujemy z tym ogródkiem.
zbytnio. Towarzystwa jej brakuje, patrzcie wy. O, to co, z czarownikiem pogadamy? To dzwoń do tego czarownika. Pogadamy z nim troszkę. Żeby towarzystwo nam wzrosło. O. Fajnie biało się robi nam. Hihi. A ty co? Śmierdzi ci buda. Będziesz musiała mu wyczyścić budę. Dobra. Spadówka. Wyczyść. O, on akurat wyszedł. To wyczyść mu. Może pobawimy się z nim? Co? Dopieś, pogłaszcz go. Pochwal za unikania gryzienia sprzętów. I pobaw się z nim w ciuciu babkę. No. Kiku, kiku. O, tej jak przygrzało. No może weź ją powitaj w sumie. Powitaj ją, że tutaj tak przyszła na sam koniec. No i poszła w pizdzie. Dobra. Dobra, idź do domu, bo zamarzniesz, nie będzie miał kto cię odmarznąć. Weź prysznic i wyczyść go od razu. Ten nasikał, ale przynajmniej w domu nam nie sika, nie? To jest plus. Czekaj. Skorzystaj, o. A i po śniegu. Dobra, idź spać i jak ona wstaje, to może wybierzemy się znowu gdzieś na parcelę publiczną jakąś, żeby właśnie spędzić jakoś czas, może poznamy jakichś ludzi nowych. A może pojedziemy na przedmieście do jakiegoś do jakiegoś tam fajnej miejscówki, co by na to? Tak może zrobimy, tak zrobimy. Pojedziemy na przedmieście gdzieś tam. Wybierzemy się do jakiejś miejscówki. Poznamy trochę ludzi, bo właśnie my nikogo nie znamy. Dwie osoby, o. Słaba sprawa, nie? Co ty byś tu chciała? Wygrać konkurs kulinarny, o tak. Może przebierzemy ciebie. No, tyle tak tutaj mamy takie stroje. To załóż może. Pościel łóżko, przebierz się w ubranie codzienne. Głodna to ty w sumie za bardzo nie jesteś. Skorzystaj i wyczyść to przy okazji. No, ale... Przed wyjściem możesz zjeść. Co ty chciałaś? Zasiać ziarno. Ale tylko pomidory możesz zasiać. Pielęgnuj wszystkie. O, i spaghetti masz jeszcze w lodówce. No, patrzcie wy ją. No, jedz. Jasno się zrobiło. Posprzątasz i zachowasz resztki, żeby nam się nie zmarnowało. No i co? Teraz już... O, no patrzcie, ile tych pomidorów. No ja nie mam ręki do... Ona nie ma ręki do ogrodnictwa chyba. Zostaw te. Kompost, no czemu nie wywaliłaś? Co, nie możesz? Co, pełen jest? Zbierz materiał do kompostowania. Czekajcie, zobaczmy, co on tam głodny jest. Aha, okej. Okay. Napełnij mu miskę. I trochę się z nim pobaw przed wyjściem, bo on... Pogłaszcz. Pieść, podrap po brzuchu, o. Mamy z nim, o, jakie dobre relacje mamy z nim. Och, Jezu, nie drepcz. Użyj środka, może ich zabijesz. Ich sobie. Katar ma, no, bo zaraziłaś się od tych karaluchów. Użyj. I wyrzuć. Czekajcie, dzwoni coś do nas, czy mi się wydawało. Czarownik, dobra. Idziemy, idź na parcelę publiczną. Idziemy gdzieś, zaraz sobie coś wybierzemy sami, bez psa. Przedmieście, a może na zakupy? Nie, dobra, na przedmieście jedziemy. Tylko może nie do końca taki klub kręglarski, kostka. W tym klubie kostka cukru, tu w kręgle. Witamy. To w dosyć, dzięki lepszym. A może idziemy na kręgle, co? Dawajcie na kręgle. Na kręglach sobie pośmigamy. Okej, okay, dobra, jesteśmy w tym klubie kręgielskim. O, te zdjęcia można sobie zrobić. O, jakaś Berta idzie. Powitaj tą Bertę. Dawaj ją, powitaj. Elo. Aha, i powitałaś ją w końcu, czy nie? Nie, chyba. O, przyłącz. Przyłącz się do Marleny. Idź pograj z Marleną. Poszłaś? O. No i fajnie, pograją sobie.
No i co, ty czekasz na swoją kolej, czy co? A to kto tam? Baśka, misiurka. Dobra, Baśka. A gdzie ty idziesz? Umyj się, gąbku. Och, Boże, serio? Nie myj się. Dobra, graj sama, bo ty się nie doczekasz swojej kolejki. Ale chyba nikogo nie poznałaś aż z tego wszystkiego. Nie no, poznałaś tą Bertę. No dobra, pograj sobie troszeczkę sama. Patrz, tu nawet muzyka jest nieźle. Nie możesz sobie zrobić zdjęcia? Z kim gadasz? Przywitaj. No dobra. A ta Marlena, rozmawiaj pogawędka. Ojej, śmierdzisz. No dobra, to faktycznie możesz się umyć iść. Tylko wiesz co, może byś poszła do łazienki. Umyj ręce ze 23 razy. O. Ale ja nie mogę jej dać, żeby się umyła gąbką. To też śmiesznie. Dobra, już tak nie śmierdzisz. O. Przyłącz się do Sima. No. I zrób sobie, zrób zdjęcie. Normalne, śmieszne. Normalne sobie zrób. Dobra. Amanda chuligan. O proszę, tego hul, to przywitaj ją. Tylko na taki chuligan. Czemu to są same baby? Przywitałaś? Dowcip jej popowiedz i rozmawiaj z nią o pogawędka. Macie, same kobiety są bez kitu. A weź, na przykład wykonaj trick bill. Nie, a nie możesz z kimś grać? Chyba nie. A tu jakieś żarcie postawili. No dawaj, zjedz. A co tam? Jakieś żarcie postawili, to dawaj, zjedz. Tu jakiś typ. Magnus, sikawka. Dobra, sikawka. Czekaj, weź, no. Jedz sobie, zjedz. Można potańczyć, a może zatańczyć taniec połamaniec. Och, hi. Dawaj, idź potańcz. Jest 19.59, to możesz akurat iść sobie troszeczkę pobrykać. Aha, tutaj przy barze brykasz. No dobra, możesz brykać przy barze. Czemu by nie? Czemu by nie? Bryka przy barze z Amandą chuligan. Fajnie. Ale śmierdząca. O, fu, weź, no wiesz, co przy ludziach. Dobra, przyłącz się do tej Marleny znowu. No, będzie stała się patrzyła. Aha. Jesteś niekomfortowo się czujesz, bo śmierdzisz. Dobra, idź, tam nikt nie czuje. Powiedzmy, że nikt nie czuje. Potańcz trochę. A, nie potańczysz. Czyli nic, nic z tego już nie będzie, tak? Dobra, idziemy do domu, nie będziemy już jej tak męczyć. O, ale dymek się za nią ciągnie, niezły. No i widzicie, była 21, jak wychodziliśmy stamtąd, a tu jest 13. Także ja robię tak. O. I u nas też jest 21. Dobra, ona chce... Higienę ma słabą. Zaraz zresztą wejdzie, to o, właśnie. Czekajcie. I pęcherz bym chciała. O, skorzystaj, proszę bardzo. O, tak wygląda jej łazienka, jakby ktoś się ją pytał. Także tak wygląda jej łazienka. Ma nawet choineczkę z zapachem, nie, to jakieś coś tam. To nie, nie, to jakieś coś tam. No, także skorzystaj sobie, proszę bardzo, ja ciebie. I możesz iść spać. No i dobra. Dobra, wiecie co, chyba będę kończyć ten pierwszy odcinek. Tak mniej więcej zobaczyliście już, na czym to będzie polegać. Czyli będziemy sobie żyli w takim małym tutaj zakątku z naszym pieskiem. No i co? I Katniss będzie poznawała nowych, coraz to nowszych znajomych. W końcu będzie, że pozna swoją miłość i zacznie pracę, to przede wszystkim. Więc musicie mi dać koniecznie znać, w jakiej widzicie ją właśnie karierze. Także dajcie mi znać koniecznie. No i znajdziemy jakiegoś Sima. Będzie tutaj sobie z nim, stworzy sobie z nim jakąś tam rodzinkę. I albo będziemy mieszkali tutaj i będziemy rozbudowali ten domek, albo po prostu się gdzieś przeprowadzimy. No zobaczymy. Przecież tutaj do Sims 2 też są bloki, więc może w jakimś, do jakiegoś bloku czy jakieś mieszkanie wynajmiemy. No nie wiem, zobaczymy. Także dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie, bo jeżeli chodzi o pakiet, to ja mam wszystkie pakiety, te Ultimate Collection, także na zawsze jakieś wakacje, coś tam zawsze sobie fajnego będzie się działo, ciekawego, czy może jakiś własny biznes otworzymy, będziemy coś z własnym biznesem kombinować, no zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę jest mnóstwo możliwości tutaj i mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria. Tak, że będziecie chętnie oglądali The Sims 2, tak jak ja chętnie oglądam. Dobra, dzięki Wam kochani właśnie za obejrzenie, łapki w górę, jeżeli się podobało, no i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Pa, pa!